Cześć! Cześć! Wraz z nadejściem wiosny przedstawiamy Wam nowości w naszym zielnik.pl. Tak, już słońce wyszło, więc super. Więc już trochę nastrój lepszy. Tak. Wraz z nadejściem słońca ruszamy się więcej. Jeżeli więcej spacerujemy, więcej biegamy, to potrzebujemy więcej witamin i minerałów, co jest bardzo istotne, że w naszej diecie często ich brakuje. Jednak jeżeli ten pęd życia jest szybki, czasami skusimy się na fast fooda, a nawet ta żywność w sklepie nie zawsze jest tak wartościowa, jakbyśmy chcieli. Stąd też z pomocą przychodzi nam nowość, a zarazem ostatni trend. Biobanan od Diet Food sproszkowany. Mhm. Taki sproszkowany banan świetnie się nada do szejków, do jogurtów, do płatków musli. Jest bogaty w magnez i potas, a dodatkowo ma delikatnie smak banana dalej zachowany, więc jest też przyjemny w smaku. Okej, super. Czy można jakoś, nie wiem, to, że jest to banan sproszkowany, to jest lepsze niż zwykły banan? Znaczy, to ma do siebie, że jeżeli on jest skoncentrowany, sproszkowany, on w takim momencie, kiedy dokładnie ma określoną ilość tam witamin, zawartość większą, bo jeżeli po prostu jemy banany, też nie mamy gwarancji, że one są bio, że one są eko i tak dalej. Tutaj mamy ekologiczny banan, więc wiemy, że pochodzi ze zrównoważonego rolnictwa, a dodatkowo nie jest pryskane, więc to jest przyjemne. No a zarazem wydaje mi się, że też taka forma proszku może być wygodna, bo prawda, jeżeli dziecko, nie wiem, nie chce zjeść całego banana, łyżeczkę jest łatwiej podać z wodą, z jogurtem, czy nawet to jest świetny dodatek smakowy do musli, do różnego rodzaju jogurtów. I też tylko 2-3 łyżeczki, więc też się opłaca. Dokładnie, niewiele, dokładnie tak. A jeżeli rozmawiasz o takich proszkach i rzeczach do jogurtów i musli, to fajną opcją jest jeszcze zielone oczyszczenie od Bioorganik. Fajne połączenie trawy jęczmiennej, spiruliny, oczywiście też ekologiczne. Wszystko, co zielone, zawiera chlorofil. Chlorofil naturalnie oczyszcza nasz organizm. Nazywa się go zieloną krwią, ma bardzo pełną cząsteczkę do naszej krwi, dzięki czemu dokładnie, dogłębnie ją oczyszcza. Sprawdza się u anemików przy niedoborach żelaza, a dodatkowo przy odchudzaniu, oczyszczaniu organizmu. Więc taki protip na wiosnę, a co ciekawe, jest smaczny. Jak damy do jogurtu, ten zapach, smak nie odstrasza, jest naprawdę dobre. Delikatnie trawiaste. Delikatnie trawiaste, ale nie jest straszne. Chyba jarmuż jest już gorszy w smaku. Jasna sprawa, okej. Z takiej wiosennej suplementacji warto też pamiętać o naszych dzieciach oraz najmłodszych przyjaciołach. Polecamy Wam też Estrovita Genius Kids. To jest połączenie kwasu omega-369 selekcjonowanych z unikalnej formuły mikroalg, dzięki czemu to jest też wegański produkt. Bardzo odżywczy, wspomaga pracę umysłu, zapamiętywanie, koncentrację, co jak wiemy po tych historiach pandemicznych, po zdalnym nauczaniu, często będzie niezbędne. Zwłaszcza, że coraz częściej zadajecie pytanie, że dziecko jest rozkojarzone, jak wspomóc tą koncentrację, jak dodatkowo gdzieś tutaj to wzbogacić, to jak najbardziej to się sprawdzi. Oczywiście tutaj dodatkowo jeszcze dodane są witamina E, K oraz D3 z tego, co pamiętam. Tak, dokładnie. I D3. I to jest do którego roku życia? Do 10? Nie, powyżej? Myślę, że spokojnie możemy stosować nawet u dorosłych, tylko w zależności dawki dostosowujemy. Okej. Okay. Przyznam się szczerze, że miałam okazję tego spróbować. Jest smaczne. Ja osobiście często wybieram te oleje dla dzieci omega-369, bo są lepsze w smaku niż dla dorosłych. Tak, tak, tak. No, gdzieś tam te olejki eteryczne, aromaty są fajnie dobrane. Co ty nam przygotowałaś z takich nowinek? No, ładne rzeczy. Ja lubię ładne rzeczy, więc pokazuję tutaj. To są herbaty zapakowane w pojedyncze piramidki. W środku są torebki, więc to też jest łatwe w użyciu. I mamy tutaj... oj! Różne, bo i zieloną, i czekoladową herbatę, i typu cytrynowa z miętą i tak dalej, więc jest tutaj różnorodny wybór. Także to tyle. Herbaty zawsze spoko. To może być świetny prezent na zbliżające się jakieś tam uroczystości. Dzień kobiet. Dzień kobiet, jak najbardziej. Czy ogólnie jakieś tam święta, urodziny, imieniny, babci, cioci. Bez okazji. Myślę, że każdy się, bez okazji zawsze jest super, że takie prezenty jak najbardziej są fajne. Zwłaszcza, że zielona herbata ostatnio znowu na trendzie. Cała wiosna, odchudzanie, oczyszczanie. O, masz. Więc wracamy do obiegu. Tutaj mamy jeszcze Otulin, bardzo fajny spray na gardło. Możemy stosować go już dla dzieci powyżej pierwszego roku życia.
Dlaczego jest taki super? Ponieważ łagodzi wszelkiego rodzaju infekcje gardła, wspomaga wręcz ich leczenie podrażnionego gardła czy też infekcji. Sprawdza się u osób pracujących głosem. Co ciekawe, jest to wyrób medyczny, więc jak najbardziej badania wszelkiego rodzaju. Z takich nietypowych właściwości jest polecany nawet dla kobiet w ciąży i karmiących piersią, co jak wiemy często jest trudne, ponieważ większość czy suplementów, czy różnego rodzaju spray na gardło nawet w aptece nie jest dedykowane w tym kierunku. Więc tutaj mamy taki, super, jak ja to mówię, niezbędnik apteczki przy pierwszych bólach gardła. Sprawdza się rewelacyjnie i je łagodzi. Superancko. Teraz mamy coś dla zmysłów, czyli piżmo. A raczej świeczka z piżmem. Przepiękny zapach, jeżeli ktoś jest fanem, to będzie wiedział, o co chodzi. Zapach jest cudowny. No i świeca jest sojowa, wykonana ręcznie, co po prostu zachęca do kupna i do wąchania. Jest super. Fajne jest to, że przy świecach sojowych mamy tą pewność, że gdzieś tam te olejki też nie odkładają się po skrzelikach. Często to podkreślamy, dlaczego świece sojowe są bezpieczniejsze. Właśnie dlatego, że nie są toksyczne dla naszych płuc, naszego skrzeli. Co jest fajne, bo to jednak naturalne przyciąga. Zawsze byłam wielką fanką różnego rodzaju zapachów. Musimy pamiętać, że te sztuczne zapachy różnego rodzaju kupowane w drogeriach mogą szkodzić zarówno na nasze nozdrza, tutaj wszelkiego rodzaju unerwienie nosowe, jak i na płuca. To wszystko się odkłada. Co ciekawego jeszcze mamy? Mamy herbatkę konopną. Ostatnio bardzo modne są rzeczy z konopią, z konopiami, więc tutaj herbatka na uspokojenie z konopiami. Może ty coś dodasz do tego? Konopie? Konopie siewne z pewnością świetnie wyciszają, relaksują. Tutaj, jeżeli chodzi o konopie włókniste, które zawierają się w herbatce w połączeniu z melisą, z szyszką chmielu, zielem męczennicy popularnie zwanym pasiflorą, fajnie wspomaga regenerację, jeżeli jakiś tam okres stresowy, zwłaszcza kiedy mamy problemy z bezsennością, takie rozdrganie w środku, jakiś podprogowy lęk, stres, ona się fajnie sprawdzi. A nawet oprócz wyciszenia delikatnie podniesie nam odporność. Konopie włókniste mają to do siebie, że one fajnie podbijają odporność, poprawiają delikatnie trawienie, więc są w ogóle smaczne. Są w ogóle smaczne, więc spokojnie możemy stosować. Super. Okej. I na koniec został nam szampon przeciwłupieżowy z oczywiście też z olejkami CBD. Już mówię, dlaczego go wybrałam. Ostatnio coraz częściej dostajemy pytania, jak sobie po tym okresie chodzenia w czapce poradzić z łupieżem. Dużo osób nie wie, czy to jest łupież, czy jeszcze nie, czy to jest przestrzona skóra głowy. Tutaj rozwiewamy Wasze wątpliwości. Jeżeli mamy łupież, tak, no to jest on wywołany przez różnego rodzaju drożdżaki. Jeżeli mamy łuszcząc się skórę głowy, może być chociażby wywołana przez złe pH szamponu, nienawilżoną przez zabiegi stylizacyjne i tak dalej. Ten szampon będzie odpowiedział zarówno na jedno, jak i na drugie. pH ma 5,5, więc optymalny dla naszej skóry. 91,9 naturalnych składników, więc tutaj same oleje, bardzo delikatnie, łagodnie. Szampon hipoalergiczny od jednej z moich ulubionych firm, Cuties, która produkuje kosmetyki dla osób z atopią, łuszczycą. Ten szampon z pewnością świetnie się sprawdzi, jeżeli chcemy na wiosnę odświeżyć tą skórę głowy, dokładnie ją oczyścić i odżywić te włosy. No, a co ile się powinno stosować taki szampon? Czy powiem tak, powinniśmy stosować go mniej więcej, no tutaj on nie będzie miał takich silnych, tak, substancji, które mogą podrażniać skórę głowy, więc powinniśmy stosować tak, jak stosujemy normalnie szampon tutaj w tym wypadku. Jasna sprawa. Odpowiedni dla wegan. Jak najbardziej odpowiedni dla wegan, reguluje złuszczenie tej skóry, tak, tutaj, żeby nie była nadmierna, nawet jeżeli. No i to, co jest fajne, właśnie chroni ten nasz płaszcz hydrolipidowy, który jest bardzo wrażliwy na skórze głowy, a zapominamy o nim. Twarz zimą smarujemy regularnie, pamiętamy o dłoniach, no ale zapominamy bardzo często o naszej skórze głowy, która jest bardzo, bardzo istotna. Jasna sprawa. Fajnie. No i na koniec taki zastrzyk energii. O! Sok z aroni. Tak. Trochę tak go trzymam, bo go sobie popijam. Naturalny
Sok z aronii 100% wersja bio, bez cukru, bez dodatków chemicznych, nie jest z koncentratu, jest świeżo wyciskany, bez GMO i cóż tu więcej dodać. Na wiosnę zawsze zdarzają nam się epizody różnego rodzaju, u osób starszych zwłaszcza z nadciśnieniem, z różnego rodzaju problemami krążeniowymi. Tu przychodzi z pomocą aronia, delikatnie obniża ciśnienie, bardzo fajna dawka witaminy C oraz soli mineralnych, które dadzą nam energii, odżywią. Po prostu się sprawdzą. Tak, jest przy okazji bardzo dobry, kwaśny, jak ktoś lubi, to będzie okej. Okay. Tak, możemy go oczywiście ciecić z wodą, jeżeli chcemy, choć ja zawsze preferuję taki 100% jest najfajniejszy. Tak, to prawda. Jest okej, okay, bardzo dobry. To było chyba na dzisiaj tyle. Tak, super. Dzięki, fajnie było. Fajnie było was zobaczyć. Dziękujemy i do zobaczenia. Do zobaczenia.